Dzień dobry. Witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o żołnierzach niezłomnych. Czego dowiemy się na tej lekcji? Poznamy sytuację Polski po II wojnie światowej, dowiemy się, kogo nazywano żołnierzami niezłomnymi, poznamy także losy Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny. Zaczynamy od Polski pod rządami komunistów. Jeszcze w czasie wojny o losach świata i Europy zaczęła decydować tak zwana Wielka Trójka, to jest przywódcy państw USA, Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii. Zgodnie z ustaleniami Wielkiej Trójki Polska po II wojnie światowej znaleźć się miała w rosyjskiej strefie wpływów. Z rozkazu rosyjskiego przywódcy Stalina władzę w Polsce przejęli komuniści. Cała władza w kraju należała do jednej komunistycznej partii, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w skrócie PZPR, która kontrolowała wszystkich obywateli. Komuniści ograniczali wolność słowa, obywatelom pod groźbą kary więzienia nie wolno było krytykować rządzących, ludzie się bali i nie mieli do siebie zaufania. Komuniści fałszowali również wybory. Po wojnie komuniści zmienili także nazwę naszego kraju w latach 1952-1989. Oficjalna nazwa brzmiała Polska Rzeczpospolita Ludowa w skrócie PRL. Nazwa podkreślała fakt, że komuniści rządzą głównie w imieniu robotników i chłopów, w rzeczywistości jednak losy zwykłych ludzi mało obchodziły władzę. Zgodła Polski usunięto również koronę. Najważniejsze decyzje dla naszego państwa podejmowano w Związku Sowieckim, polscy komuniści zaś jedynie wprowadzali te decyzje w naszym kraju. I teraz przechodzimy do żołnierzy niezłomnych. Nie wszyscy Polacy zgadzali się z przejęciem władzy przez komunistów. Część naszych rodaków kontynuowała walkę o niepodległą ojczyznę. Nazywamy ich dziś żołnierzami niezłomnymi. Byli wśród nich członkowie Armii Krajowej, która walczyła wcześniej z Niemcami. Teraz groziło im więzienie, a nawet śmierć. Wielu żołnierzy Armii Krajowej już w czasie wojny działało w oddziałach partyzanckich, dlatego potrafili ukrywać się w lasach i trudno dostępnym terenie. Żołnierze niezłomni, nazywani także żołnierzami wyklętymi, prowadzili nierówną walkę bez szans na wygraną. Przeciw sobie mieli oddziały wojska i milicji podległe władzom, a także armię sowiecką wciąż obecną w Polsce. W ciągu kilkunastu lat od zakończenia wojny komuniści aresztowali lub zabili około 17 tysięcy bojowników o niepodległość. Ostatnim ukrywającym się przed komunistami żołnierzem niezłomnym był Józef Franczak, pseudonim Laluś. Bohaterski partyzant zginął w 1963 roku, a więc 18 lat po zakończeniu II wojny światowej. Witold Pilecki, skazany bohater. Jednym z Polaków, którzy sprzeciwiali się rządom komunistów był Witold Pilecki. W 1920 roku jako żołnierz bronił Polski przed Rosjanami, a w 1939 roku przed napaścią niemiecką. Podczas wojny bohater działał w tajnej organizacji walczącej z Niemcami Armii Krajowej. To wtedy specjalnie pozwolił się aresztować okupantom i dobrowolnie trafił do obozu zagłodu Auschwitz. Na miejscu Pilecki pomagał więźniom i zbierał informacje o działalności obozu. Dzięki jego odwadze, świat dowiedział się o niemieckich zbrodniach. Po ucieczce z obozu Pilecki walczył też w Powstaniu Warszawskim. W 1947 roku Witold Pilecki został aresztowany przez komunistów. W trakcie przesłuchań był brutalnie torturowany. Komuniści słusznie oskarżali Pileckiego o zdradę ojczyzny i skazali na karę śmierci, którą wkrótce wykonano. Jego ciało wrzucono do bezimiennej mogiły. I kolejna bohaterka. Inka Danuta Siedzikówna miała zaledwie 12 lat, gdy w czasie II wojny światowej Rosjanie wywieźli jej tatę daleko na wschód. Trzy lata później Niemcy rozstrzelali jej mamę za współpracę z Armią Krajową. Pomimo to Danuta również wstąpiła do Armii Krajowej, przeszła szkolenie medyczne i od 1945 roku była sanitariuszką w oddziale partyzanckim Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Używała pseudonimu Inka. Podczas walk niosła pomoc zarówno partyzantom, jak i ich przeciwnikom. W 1946 roku Inka została aresztowana przez komunistów i skazana na śmierć. Pomimo brutalnych tortur nie zdradziła komunistom żadnych informacji na temat oddziału Paszki. Z więzienia przesłała jedynie wiadomość, powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Wyrok na niespełno osiemnastoletniej Ince wykonano miesiąc po jej aresztowaniu. Żołnierzy niezłomnych nazywa się również żołnierzami wyklętymi, o czym już też wspomniałem, a więc potępionymi, uznanymi za bandytów. Komuniści chcieli, aby pamięć o bohaterach zaginęła, dlatego właśnie chowano ich w bezimiennych grobach, a w podręcznikach do historii nie podawano żadnych informacji na ten temat. Współcześnie przywraca się pamięć o żołnierzach niezłomnych, wielu z nich, tak jak Witold Pilecki, zostało pośmiertnie awansowanych. Pilecki oraz Inka są dziś patronami szkół, ulic i skwerów. W 2011 roku ustanowiono 1 Marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niektóre miejsca pochówku Żołnierzy Wyklętych, w tym Inki, udało się odnaleźć, jednak groby licznych bohaterów wciąż nie są nam znane. Dziękuję za uwagę.